Ja mówię już wcześniej o tym. No tak, ale dobrze, to przypomnę. Jeśli pan starosta może będzie chciał zabrać głos, to proponowałby, jeżeli będą pytania i wątpliwości. Otóż pan starosta zaproponował, abyśmy, że tak powiem, pomogli rozwiązać szkoły liceum ogólnokształcące w Kolnie, tak? Bo ta szkoła nie ma żadnej takiej naprawdę sali gimnastycznej, w której można by było ćwiczyć. Ta hala, która jest, ona spełnia swoje zadanie i młodzież ćwiczy, ale tak naprawdę ona jest, słowo daje, nie myślałem, coraz bardziej oblegana, bo jest tu pani dyrektor z nami i są już nawet problemy tego rodzaju, że pewne grupy, które chcą wynająć czy ćwiczyć na tej hali, muszą wynajmować w dwójce czy w jedynce, bo brakuje trochę miejsca. I to nie jest tak, że ta hala stoi pusta, bo pewnie takiej decyzji, panie starosto, byśmy nie podejmowali. Poza tym dochodzi jeszcze sprawa bezpośredniego kontaktu, przejścia i tak dalej, i tak dalej. No i dochodzi też sprawa ćwiczenia przez nasze gimnazjum i ogólnie jakieś grupy i podział. Mówimy o WF-ie, tak? W przypadku powstania tej hali przy liceum ogólnokształcącym sytuacja byłaby taka, że liceum ogólnokształcące, jak i szkoła zawodowa, w sensie zespołu szkół zawodowych, technicznych, przepraszam, no korzystaliby już z tej sali i my byśmy mieli jako miasto salę tylko dla gimnazjum i dla mieszkańców naszego miasta, co naprawdę ułatwiłoby uprawianie sportu i wynajmowanie tej hali, bo nie byłoby takich przepychanek i problemów. Doszliśmy do takiego porozumienia z panem starostą, że ta amortyzacja jakaś jest, no czy ona tutaj według niektórych wynosi 150, 180 czy 100 tysięcy, można by się spierać, bo to wiadomo, tutaj nie liczymy amortyzacji, ponieważ to jest zupełnie inna zasada finansowania i tutaj my tej amortyzacji nie liczymy, natomiast ona faktycznie jest, tak? Doszliśmy do takiego porozumienia, że 100 tysięcy odliczamy od amortyzacji, to jest 10 lat. To jest trochę mało, ale z drugiej strony wiem, że powiat też, no powiedzmy wtedy, kiedy decydował się na bo byłem radnym też powiatu, to też były różne propozycje i to była naprawdę duża, ważna decyzja i wielu radnych też było bardzo przeciwnych tej inwestycji, no ale zebrała się grupa, która przegłosowała. Ówczesny pan burmistrz Mieczysław Śniadach zaakceptował to ze swoją Radą Miasta i stało się tak, jak się stało i stało się dobrze, hala jest. Więc myślę, że takim naszym wewnętrznym obowiązkiem i jako mieszkańców Kolna, i jako mieszkańców powiatu kolnickiego, też trzeba sobie to jasno powiedzieć, i również dlatego, że ta sala gimnastyczna będzie na terenie miasta Kolno, jest to, żeby te pieniądze za ten udział zwrócić. Myślę, że damy sobie radę, jeżeli zapłacimy jeszcze parę groszy, bo w skali budżetu miasta to parę groszy na utrzymanie tej hali całości, a powiat da sobie radę przy utrzymaniu tej sali gimnastycznej. Z mojej strony to tyle. Jeśli pan starosta chce zabrać głos, to wiem, że przewodniczący mógłby udzielić. Proszę bardzo.